Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo gorąco i serdecznie. 9 dzień lutego 2022 roku. Trwają zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. No i dzieje się mnóstwo, no bo powrót Natalii Maliszewskiej w wielkim stylu. Też pierwsze skoki naszych panów na skoczni dużej, pierwsze treningi. No a to nie jest przecież wszystko, no bo choćby też ruszył turniej hokejowy panów. Też mieliśmy rywalizację w snowboardzie. Także będzie na pewno o czym porozmawiać przez najbliższą godzinę, albo może nawet godzinę 15, jakby tutaj ramy czasowe tylko zależą od naszej kreatywności i wyobraźni, a są goście dzisiaj tacy, którzy są i kreatywni, i mają wyobraźnię, i też dużą wiedzę na temat sportów zimowych, czyli Kuba Jaworski, olimpijczyk z Vancouver Short Tracku, też menedżer Natalii Maliszewskiej. Witam serdecznie, Kuba. Cześć, dzień dobry. I pan Janusz Pindera. Witam. Człowiek cześć. Encyklopedia, nie tylko na temat Igrzysk Olimpijskich. Panowie, jakie wrażenia? Zacznijmy sobie od Natalii, no bo to jest na pewno informacja dnia, jeżeli chodzi o nas, Polaków. Pierwsze występy, no i od razu awans do ćwierćfinału, jeżeli chodzi o rywalizację na 1000 metrów, wygrany bieg eliminacyjny i w też takim fajnym stylu, no bo Natalia na początku się czaiła, no ale później udowodniła, że i to czucie lodu jest bardzo dobre, czucie płozów, no i też cały czas to myślenie takie taktyczne na wysokim poziomie, mimo tych dni spędzonych w izolacji, no i dni bardzo dla niej trudnych. Tak, wydaje mi się, że chciałbym powiedzieć pół Polski, ale bardzo wiele osób, które kibicują Natalii, z ich barków spadł taki ogromny ciężar. Wydawało mi się, że słyszałem to nawet za oknem, takie boom, które spadło. Tak, faktycznie można powiedzieć, że ten bieg był takim lekkim uspokojeniem nas wszystkich. No mnie również. Te wywiady, które Natalia udzielała jeszcze przed startem, były również takimi, które mogą nas napawać pozytywnie. Natomiast oczywiście, no, możemy oczekiwać tego, że w wywiadzie będzie wszystko okej, natomiast jak najbardziej, dopóki nie stanie na starcie, nie możemy zbyt wielu rzeczy powiedzieć, więc ja jestem bardzo zadowolony z tego, jak przebiegł ten bieg. Faktycznie było kilka rzeczy, na którymi można się jeszcze zastanawiać, natomiast przede wszystkim rezultat, czyli te pierwsze miejsce, spokojny awans do dalszej rundy jest uspokajający. I teraz Natalia tym samym kupiła sobie dwa kolejne dni spokojnego przygotowania, dalszej pracy nad tym, co się wydarzyło, lub dalszym przekręcaniem głowy w kierunku patrzenia do przodu, po to, żeby móc jak najlepiej wypaść w biegu ćwierćfinałowym, półfinałowym, miejmy nadzieję, również finałowym. Panie Januszu, jakie wrażenia, no bo też na pewno duży uśmiech na twarzy się pojawił. No tak, no z uwagi na oczywiście na specyfikę konkurencji nie można być pewnym niczego do końca, bo tu się różne rzeczy działy podczas tych, zresztą słuchają waszego komentarza, twojego komentarza z Piotrkiem Dębowskim, też tam był ten moment takiego oczekiwania na ostateczną klasyfikację, pokazywane tam gdzieś w zwolnieniu, dotknięcie ręki, prawda, przy tym finiszu. No, musiało trochę zadrzeć w sytuacji, aż wydawało się, że tam nie ma nic niebezpiecznego, ale czasami dziwne są te decyzje. Natomiast sam bieg mi się bardzo podobał, dlatego że bardzo fajnie rozegrany taktycznie, mądrze. Widać było, że to jest jednak już zawodniczka z wyższej półki. No, rozegrała to po prostu po mistrzowsku. Natomiast później w tym wywiadzie z Arkiem Dzięciowskim słyszałem tylko, że no jednak te mięśnie były zakwaszone i też ciemno przed oczami. Ale najważniejsze, już widać było ta radość, że zeszło to, że ma to za sobą, jest ćwierćfinale. Chyba można spodziewać się bardzo emocjonujących wyścigów z jej udziałem. Niczego nie przesądzając oczywiście, bo rywalizacja short tracku to jest coś, co może się nagle odwrócić w każdej sekundzie, szczególnie jeżeli nie jadą spokojnie dwie do końca, bo wtedy raczej, chociaż jakby gdzie grało złoty medal, to wtedy walka jest absolutnie do końca również, ale naprawdę wyścig. I powiem jeszcze jedną rzecz, bo jestem głęboko przekonany, bo widziałem to u siebie, mieszkając, że osoby, które się kompletnie nie interesują sportem albo bardzo mało, były te biegiem i jej występem bardzo zainteresowana. Więc ta historia też cała wpłynęła na to, że budzi ogromne zainteresowanie. No zdecydowanie, no też wiemy, że to jest taka historia, która nie tylko echem się odbyła w polskich mediach, ale no i w europejskich i w światowych. Przed chwilą widzieliśmy ten cytat, o którym pan Janusz wspominał, czyli no o tym jeszcze, no wiadomo, nie stuprocentowym przygotowaniu, no bo ono nie może być stuprocentowe, kiedy no jest w ten sposób zaburzone, ale no jeżeli mimo takich problemów Natalia sobie jest w stanie poradzić, no to na pewno możemy być optymistami. Jak spojrzymy na czas, no to wiemy, że w porównaniu do tych innych biegów może on nie był najlepszy, no choćby nawet Kamila Stormowska, przecież która odpadła, zajęła ostatnie miejsce w swoim biegu, no to czas wykręciła lepszy, ale no tak naprawdę tutaj też każdy bieg biegowi trochę nierówny, to tak samo jak mówiliśmy też w przypadku Michała Niewińskiego, naszego 18-latka, tak, że miał bardzo dobry czas, może w innym biegu by sobie poradził, awansował, ale no tak naprawdę trochę ten czas wynika z tego,
tego, jak jadą te najlepsze, jak ty to wszystko dostosowujesz. No i tutaj wydaje mi się, że no nie powinniśmy kogoś tam, nie wiem, Natalii deprecjonować, że ten czas ma słabszy niż inne. No to nie wiem, tutaj może być jakiś wielki problem. Czy inaczej byś na to patrzył? Nie, absolutnie. Uważam, że czas w short tracku gra znacznie mniejszą rolę. I tutaj faktycznie jest jakimś wyznacznikiem poziomu sportowego, natomiast no, czas nie decyduje o tym, kto zdobywa medale albo kto przechodzi dalej. Tak naprawdę, szczerze mówiąc, uważam, że im wolniej się pojedzie bieg albo nie doprowadzi do sytuacji, w której trzeba dużo energii wydawać na biegach eliminacyjnych, tym lepiej. Taką taktyką, która właśnie polega na wyjeździe dość wczesnym do przodu i wzięcie na siebie odpowiedzialności za prowadzenie, jest taktyka wtedy, gdy nie jesteśmy do końca pewni samych siebie albo gdy potrzebujemy właśnie kontroli nad biegiem i neutralizowania ataków ludzi, którzy jadą z nami w biegu. Więc tutaj jak najbardziej uważam, że w przypadku Natalii to, że to był wolniejszy bieg, jest akurat pozytywnym przejawem. Zużyła mniej energii, mogła skupić się właśnie na tym, czy pewność siebie w płozach jest wszystko. Widzieliśmy po wypowiedzi, że jest wszystko okej. Więc ten wolniejszy bieg sprawił, że jest lepiej. Natomiast w przypadku Michała, ja ogólnie byłem bardzo zdziwiony tym, jak szybko mężczyźni na 1500 metrów jadą. W pierwszym etapie rywalizacji tam były chyba 5 biegów w okolicach 2 minut 10 sekund. To jest niesamowicie szybko, jak na poziom mężczyzn. I to był praktycznie, no, jeśli mówimy o 5-4 biegach, to mówimy o ekipie 24 osób. Więc i tu wszyscy przyjeżdżali praktycznie równo. Więc ten poziom short tracku męskiego jest bardzo wysoki. I oprócz tego, że Michał pojechał dzisiaj rekord Polski 2:12, to ja jeszcze coś, o czym nie mówiliśmy na antenie, to fakt, że tak naprawdę to jest czas szybszy niż obecny rekord świata juniorów. Z tym, że nie może być zaliczony jak oficjalny wynik należący do rekordzisty świata juniorów, dlatego że rekordy świata juniorów muszą być pojechane na juniorskich imprezach. Nie może dojść do właśnie rozprowadzania. No bo igrzyska olimpijskie to jest wyższa ranga przecież. No. Raczej chodzi o to, żeby zapobiec faktu, że starsi, mocniejsi zawodnicy podciągają lub rozprowadzają ten bieg. Więc trochę można to zrozumieć. Ale mimo wszystko warty odnotowania fakt, że 2:12 jest o prawie sekundę szybszym czasem od obecnego rekordu świata juniorów. Więc tym bardziej ten wynik Michała pokazuje, że naprawdę zrobił dobrą robotę i że jest na wysokim poziomie, będąc w wieku 18 lat. No, tylko się wtrącę, to właśnie troszkę zabawne jest, że tak zwane biegi z zającem, można bić rekordy świata, prawda, w imprezach lekkoatletycznych. Natomiast to oczywiście argument jest logiczny, tylko że z drugiej strony ten, o którym mówię, w lekkoatletyce, no, jest nijak logiczny. No tak. Przenosimy się do Pekinu, bo z tego co słyszę, mamy już Aleksandra Dzięciołowskiego z TVP Sport z nami, człowieka, który na własne oczy widział to wszystko, o czym sobie tutaj rozmawiamy i też jeszcze będziemy rozprawiać. Witamy serdecznie, Alek, dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór, witam was serdecznie. Dobry wieczór, dzień dobry, nieważne jak, w każdym razie dzisiaj dobry już nie tylko dlatego, że jesteśmy dla siebie mili, tak jak ostatnio, tylko rzeczywiście no, szeroki uśmiech u ciebie, no bo Natalia wróciła, no i też ten wywiad dzisiaj, który ty z nią przeprowadzałeś, był zupełnie inny niż ten pierwszy po jej powrocie, no bo wtedy tak naprawdę, no to no te jej słowa widać było, że trudno jej cokolwiek przychodzi na myśl i też była świeża po tym swoim takim dramatycznym oświadczeniu, no a dzisiaj tak naprawdę no wróciła do tego, co kocha najbardziej, do sportowej rywalizacji i też z dobrym skutkiem. No tak, zdecydowanie i takie głośne uff można było usłyszeć gdzieś tam uszami wyobraźni. Dlatego, że mieliśmy sporo znaków zapytania, mam wrażenie, prawda, przed tym wyścigiem. Oczywiście wiedzieliśmy, że Natalia do Pekinu przywiozła dobrą formę. Oczywiście wiedzieliśmy, że siedziała długo w izolacji. Wiedzieliśmy, że już wróciła na lód, ale inaczej się jeździ na treningu, a inaczej się startuje. No, w zawodach rangi dość wysokiej, prawda? I mnie, to, co mnie najbardziej buduje po tym, co dzisiaj zobaczyliśmy, to ten jej spokój, taka profesorska jazda, to wyczekanie do samego końca. I tylko w momencie, kiedy pojawiła się jakaś luka, to na tą lukę wykorzystała, jednym odepchnięciem wskoczyła między rywalki, potem dokonała kolejny jeszcze manewr, prawda, i wyjechała na pierwsze miejsce. I do tego, bo to oczywiście, że ona wygrała ten bieg eliminacyjny, to wiemy. Natomiast nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, no pewnie tak, skoro już kilka minut rozmawiacie, że na tych zwolnieniach, zwłaszcza na powtórkach po tym biegu, pokazane jest, jak ona pilnowała siebie, żeby nie wykonać żadnego zbędnego ruchu, który sędziowie mogliby uznać za jakąś dyskwalifikację, za jakiś faul. Mówię o tej sytuacji już z Rosjanką, prawda? Kiedy one tam były bardzo blisko siebie. Rosjanka uruchomiła ręce, a Natalka spokojnie koło niej jechała
No to świadczy też o tym, że ta świadomość miejsca, w którym była, w tej rywalizacji, w bardzo trudnym biegu, jest na właściwym miejscu. I to jest bardzo optymistyczny znak. Ja tylko się zastanawiam, jak dużo energii, jak dużo sił, jak duże to zakwaszenie jest po tym wyścigu i po tym wyścigu sztafetowym, no bo tylko jeden dzień przerwy, a potem już pełen ogień, nie mamy nadziei, nie tylko jeden bieg, a do samego końca akcja będzie się rozgrywać na najwyższych obrotach. Jasne, ale ja ciebie chciałem zapytać o to właśnie, jakie ma warunki teraz Natalia, no bo sport sportem, o tym jeszcze pewnie chwilkę pogadamy, natomiast no wypływały te zdjęcia już, jak Natalia też cały czas odizolowana musiała się przebierać w takim, no nazwijmy to, składziku na miotły, żeby nie powiedzieć gorzej, gdzieś tam ten transport ma inaczej, z jednej strony to można powiedzieć nawet dobrze, no bo chyba nie musi się gnieździć jak wy wszyscy w autobusach, tylko jakoś jest wożona specjalnie, no bo właśnie cały czas ona może, nie wiem, według Chińczyków być potencjalnym ryzykiem zakażenia. Co możemy powiedzieć o tej takiej sytuacji cały czas około sportowej, no bo ona cały czas nie jest stabilna. Na pewno. Z tego co ja wiem, szczerze mówiąc, to nie pytałem się Natalii, czy cały czas w składziku na miotły się przebiera, bo raz, że nie było czasu, a dwa, to już nie było najważniejsze w momencie, kiedy nawet ze składziku na miotły może przejść do ćwierćfinału, prawda? Mhm. Natomiast z tego co widziałem, to ona już nawet po wiosce olimpijskiej może chodzić swobodnie, może wyjść ze swojego pokoju, co nie było wcześniej, prawda, oczywiste, dlatego że była izolowana, dlatego że była uznawana za osobę pierwszego kontaktu, a zatem nawet do stołówki nie mogła wyjść, tylko to jedzenie musiało być jej przyniesione do pokoju. O co dbała głównie trenerka Ula Kamińska. A wiem, że dzisiaj po wiosce chodziła. Wiem, że dzisiaj z dziewczynami swobodnie też przechodziła, razem do szatni szły. Nawet ciekawa historia, z jednej butelki napiła się z nią Kamila Stormowska. A zatem jeśli byłoby jakieś gigantyczne zagrożenie, to pewnie by się tak nie wydarzyło. Natomiast nie, no myślę, że tu wszystko wraca do normy, ale przede wszystkim do normy i w to właściwe miejsce wraca głowa Natalii. I to, co, o czym ona mówiła w tym wywiadzie, że jest taka po prostu ulga, że ona jest z siebie zadowolona. No, ona musiała mieć jakąś tam dozę niepewności przed tym wyścigiem. Po prostu tak zupełnie po ludzku na to patrzeć. No, nie startowała, była tylko trzy razy na lodzie. A jednak ten bieg odpowiedział jej na kilka pytań. No mówię, cały czas pewnie Kuba będzie mógł więcej na ten temat powiedzieć. Zastanawiam się nad tym zmęczeniem, zakwaszeniem, które jest na pewno inne u niej, a inne u jej rywalek właśnie przez to, że miała przerwę w treningu. Mhm. No właśnie, bo to też jest ważne, żebyśmy tutaj nie odlatywali jakoś za bardzo i nie obwieścili, że tutaj w piątek mamy pewny medal. No to na pewno będzie trudne by było i tak w normalnej sytuacji, bo wiemy, że Natalii koronny dystans to już się niestety odbył, a też jeszcze dodatkowe te problemy tutaj nie ułatwiają sprawy. Dlatego ciebie, Alek, jeszcze tak zapytam po prostu o inne wydarzenia, które dzisiaj były, no bo Natalia Natalią i cieszymy się, ale też i Michał Niewiński startował i też Polki w sztafecie, no ostatecznie odpadły w półfinale, też mieliśmy no, finał na 1500 metrów z mistrzem olimpijskim Huangiem, także no działo się i jakie są twoje wrażenia? Moje wrażenia są po kolei. Michał, ja jestem pod wrażeniem tego chłopaka generalnie, bo jeśli ktoś ma 18 lat i po tych wszystkich przejściach, które kadra nasza przeszła, jak się jest w tak młodym wieku, to na pewno może na niego wpływać jakoś na pierwszych igrzyskach. On zachowuje zimną głowę. On oczywiście nie nawiązał walki z rywalami, ale pobił rekord Polski. No to nie można uznać tego wyścigu za wyścig nieudany, no jeśli ktoś bije rekord kraju na imprezie docelowej. To jest dla niego świetna trampolina, mam wrażenie, do kolejnych sukcesów. Podoba mi się, jak ten chłopak jest nastawiony po prostu z takim pazurem, bez kompleksów i oby nic się po drodze nie wydarzyło, to myślę, że za 4 lata możemy mieć sporo sukcesu, sporo uśmiechu z jego udziałem. Co do dziewczyn. Dziewczyny w sztafecie pojechały na igrzyskach po raz pierwszy w historii i to trzeba podkreślać. Do Pekinu przyjechało tylko 8 zespołów, najlepszych zespołów świata. Oczywiście chcielibyśmy, żeby nasze dziewczyny awansowały do finału A. Ale to, o czym one mówiły w wywiadzie potem, tam się pojawił mały błąd. Mały błąd przy zmianie Natalii z Kamilą, gdzie Chinki troszkę przyblokowały tą zmianę. No, w związku z tym dystans został troszkę większy do rywalek. Tego się nie udało odrobić. Poza tym i Kamila, i Natalia miały świeżo w nogach bieg na 1000 metrów. No więc to też musiało mieć jakieś znaczenie, one nie były tak przygotowane. W związku z tym, oczywiście mówię, możemy mieć niedosyt, że ich nie ma w tym finale A, ale ja cały czas będę twierdził, że to jest sukces. I być może dla fanów sportu, którzy nie znają, nie oglądają short tracku na co dzień, pomyślą, o Jezu, ale pojechały, tamte dziewczyny im uciekły.
Pamiętać trzeba, że Holenderki i Chinki to jest absolutny top topów. Włoszki do mety nie dojechały, mimo że Włoszki na tych igrzyskach mają już 2 medale. Więc Polki są w walce, a poza tym historia pokazuje, że z finału B można podium też zaatakować. Tak było w Pjongczangu, tak Holenderki zdobyły brązowy medal, wygrywając finał B, bo w finale A wydarzyły się takie rzeczy w tej walce o złoto, że upadły dwie drużyny, czy zostały zdyskwalifikowane i można było też ten medal wygrać. A zatem ja troszkę szerzej na to patrzę, nie z pozycji takiego widza, który po prostu short tracku nie ogląda. Ja cały czas powtarzam, uważam, że ten występ tutaj już jest sukcesem, ta kwalifikacja na igrzyska jest sukcesem. I cały czas powtarzam, że praca, którą wykonuje Urszula Kamińska z Gregorem Durandem i z całą tą drużyną przynosi owoce. Być może na jeszcze większe sukcesy musimy poczekać. No pewnie tak, no bo tutaj jednak troszkę do tego medalu nasze panie będzie dzieliło, mówię o sztafecie. Natomiast dzieje się w polskim short tracku coraz lepiej i to jest budujące. No i trzymamy kciuki na pewno. Aleksander Dzięciołowski był z nami, TVP Sport. Dzięki wielkie, Alek, i dużo zdrówka. Trzymaj się tam. Dziękuję wam też, dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się tam, walcz, można powiedzieć, już nie chciałem tam Alka dopytywać, czy znowu jakiś tam Chińczyk nie obserwuje jakoś perfidnym albo takim przeżywającym wzrokiem, ale no skoro już nawet Natalia mogła się wody napić z jednej butelki, co jej koleżanka, no to idziemy w dobrym kierunku, prawda? Wszystko to zmierza fajnie, ale no właśnie, rozmawialiśmy tutaj troszeczkę nie tylko o tych wątkach związanych z Natalią, ale i o innych, no bo fantastyczny to był dzień tak naprawdę na rywalizacji, właśnie jeżeli chodzi o short track, dużo różnych emocji. Ostatecznie wśród panów na 1500 metrów zwycięstwo Hwanga, jeżeli chodzi o reprezentację Korei. Nie było na podium ani jednego z tych też popularnych węgierskich Chińczyków, czyli braci Liu, oczywiście ojciec, syn Chińczyka i Węgierki, synowie Chińczyka i Węgierki, tak to wygląda. Jak wam się to wszystko podobało? Ja 1500 metrów nie do końca lubię, to nie jest mój ulubiony dystans i wiele osób tak też uważa. Natomiast na tych igrzyskach faktycznie ten poziom był bardzo wysoki i to się z przyjemnością oglądało. Finał 10-osobowy, więc musiało się coś dziać. Natomiast to, że wygrał Hwang, nie jest do końca zaskoczeniem. Przypomnijmy, że na 1000 metrów moim zdaniem niesłusznie został zdyskwalifikowany i tutaj bardzo mocno chciał się zrehabilitować, chciał odkuć się właśnie prawdopodobnie ten zawodnik, no bo jest widać w niesamowitym gazie i na 1000 metrów, no oczywiście można dywagować, czy byłby złotym, czy brązowym medalistą, natomiast był naprawdę w formie na to, żeby być na pewno w finale i móc walczyć. Natomiast tutaj 1500 metrów na 6 okrążeń do końca wyjechał na czoło, praktycznie wszystkie rundy poniżej 9 sekund rozprowadzał, zneutralizował wszystkie ataki, tak naprawdę nikt nie mógł mu już podskoczyć i odebrać mu tego prowadzenia, więc jak najbardziej. No a bracia Liu zmęczeni, widać było, że to oni zrobili tą wyrwę i nie pozwalali innym wyprzedzić, więc bardzo fajny bieg. To jest chyba najprzyjemniejsze i najbardziej ciekawe 1500 metrów na igrzyskach, jakie widziałem do tej pory. Janusz, jakie wrażenia? Wrażenie jest takie, że sport to emocje, a emocje są wtedy, kiedy jest walka. Najlepiej, kiedy jest walka bezpośrednia. To między innymi różni takie dyscypliny, gdzie oczywiście emocje również są, czyli jakieś, powiedzmy, jazdy na czas. Powiedzmy, czy to jest kolacja, którym się wiele, wiele lat zajmowałem, czy też no, są takie dyscypliny. Na przykład no, łyżwiarstwo szybkie polega na tym, że jednak jest dwóch zawodników, jedzie obok siebie i znowu ten czas jest absolutnie wyznacznikiem. Czas jest wyznacznikiem. Tutaj czas nie jest wyznacznikiem mistrzostwa. Wyznacznikiem mistrzostwa jest wygrywanie w bezpośredniej walce. Do tego no, sama specyfika tej konkurencji sprawia, że jest dużo upadków, jest dużo sensacyjnych rozstrzygnięć, jest dużo dyskwalifikacji niestety i to czasami budzą wątpliwości, bo tutaj można by wrócić do tej sytuacji, kiedy ten złoty medal stracił jeden z tych węgierskich Chińczyków na 500 metrów, tak? 1000. To było na 1000 metrów, tysiąc. Tak, to było na 1000 metrów. No właśnie, ale dzięki temu brązowy medal zdobył drugi z tych braci, no, ale wygrał Chińczyk, prawda? Ten reprezentujący Chiny. No tutaj oczywiście można by się w takich sytuacjach dopatrywać różnych spiskowych teorii, bo ile dzisiaj mówiliście to również w komentarzu, uważnie słuchałem, pierwszy Chińczyk został dyskwalifikowany. Tak, tak? I to właśnie ten mistrz olimpijski no z 1000 metrów, który swoje zrobił. Swoje zrobił, można go odciąć, tak jest. Ale to tak, żeśmy się tutaj śmiali, że Chińczycy może gdzieś tam specjalnie no, z Natalią tak występowali, żeby właśnie ułatwić swojej reprezentantce
zdobycie medalu ostatecznie było, nie było żadnej Chinki na podium, tak? Tam wygrała Włoszka Fontana, wyprzedzając Susan Schulting i Kim Buten. Kim Buten, która swoją drogą też dzisiaj przecież odpadła w tych kwalifikacjach na 1000 metrów w taki sposób. Tak, dramatyczny, upadek. No bo no, upadek w short tracku, no to jest coś takiego najgorszego, co się może przydarzyć, zwłaszcza na Igrzyskach Olimpijskich. Ale bardzo popularny, bardzo łatwo jest upaść. Ja przypominam sobie pewien sezon, w którym Natalia jeszcze nie do końca wierzyła w swoje umiejętności na 1000 metrów i wydaje mi się, że to jest też warte podkreślenia teraz, w którym miejscu Natalia na 1000 stoi. To były zawody, ostatnie zawody Pucharu Świata w sezonie. Natalia jechała na 1000 metrów i jakoś tak wyszło, oczywiście ona sama do końca nie wie jak, że na ostatnich trzech okrążeniach jechała na pierwszym miejscu. Natalia na 20 metrów przed metą po prostu upadła. Zwykła, głupia rysa na lodzie, brak chwili skupienia spowodował, że płoza puściła i Natalia znalazła się w bandzie. Dokładnie tak samo jak dzisiaj Kim Buten. I takich sytuacji w short tracku jest mnóstwo. I niestety to jest oczywiście przykre dla samych zawodników, no bo ja absolutnie nie życzyłbym Kim Buten, aby w ten sposób zakończył rywalizację. Co innego w rewolucji walki. Natomiast to jest chleb powszedni dla wielu zawodników właśnie taki rezultat. No i to nadaje oczywiście pikanterii tej rywalizacji i z przyjemnością się to ogląda. Mhm. No właśnie, tak mówiliśmy o Michale Niewińskim, chwaląc go, no też trzeba podkreślić, że o ten bieg jego, on rzeczywiście był bardzo szybki, bo tam rekord olimpijski właśnie Chińczyka, tudzież chińskiego Węgra, tak, Shaolin Liu, tudzież Węgra po prostu, tak, wiem o kim mowa, ale to nie tylko on, ale też i w ogóle cztery pierwsze miejsce to były rekordy olimpijskie, więc no to tak naprawdę pokazuje, że mieliśmy do czynienia z bardzo szybkim biegiem i wydaje mi się, że na tym można budować no po prostu coś tam na przyszłość i widać, jedno że jedno pytanie, jeśli chodzi o rekordy właśnie, czy to nie zależy od tego, na jakim to lodowisku jest rozgrywane, przecież wyżej jak są rozgrywane, widzę, prawda, czy jak są tak zwane szybki lód jest gdzieś tutaj. Zdecydowanie, to jest bardzo widoczne w Użwiastwie Szybkim. Mm-hmm. Najszybszy lód jest zawsze w Salt Lake City bądź w Calgary. I to samo ma miejsce w short tracku. Oprócz tego, że są tam specjaliści, którzy zajmują się chemią wody, bo woda to nie tylko woda i tak naprawdę w niewielkim stopniu, tylko to, po czym ścigają się łyżwiarze, to jest woda. Tam jest domieszka różnych rzeczy, która wpływa na twardość lodu, na to, w jaki sposób się ślizga, na to, jaką temperaturę zwarcia lub przeistoczenia się wody w lód można uzyskać. Do tego takie czynniki właśnie jak wysokość, czyli ciśnienie mają również rolę, ale i wilgotność również otoczenia wpływa na to, jak szybko jeździmy. Więc tak, stąd w short tracku przyglądamy się tym czasom, natomiast to nie mają znaczenia. A tutaj w Pekinie lód nie jest najszybszy, ale specjaliści, którzy zajmują się tym lodem, to jest team z Calgary, czyli z tego jednego z dwóch ośrodków, który ma najszybszy lód na świecie. Więc na pewno jest dobrze, pod dobrą opieką jest ten lód, który tam jest w Pekinie. Mhm. No wiemy, że piątek to będzie ten dzień teraz najważniejszy dla nas, jeżeli chodzi o short track. O 12 rozpoczną się ćwierćfinały z udziałem Natalii Maliszewskiej i no tak, żeby właśnie jeszcze raz sobie to usystematyzować. Powinniśmy to traktować jako nadzieję medalową, czy raczej nie napalajmy się jakoś, jak to mówi młodzież, i lepiej się pozytywnie zaskoczyć, niż negatywnie rozczarować? No i jest ciężko bardzo odpowiedzieć na to pytanie. Ja sam nie mam żadnego pojęcia. Jestem uśmiechnięty, bo faktycznie ja się po prostu cieszę, że Natalia wróciła z takiego złego miejsca jako dla człowieka, bo to nie było absolutnie przyjemne. Nie mówię już poza tą kwestią sportową absolutnie. To jest już inna rzecz. Ja staram się powtarzać to, co mówiłem przed tymi kwalifikacjami, że ona jest, że jej głowa powinna być skierowana przed siebie, czyli w kierunku osiąganych wyników. Bo nawet jeśli na straty spiszemy ten start w Igrzyskach Olimpijskich, to ja bym nie chciał, żeby taka sytuacja kryzysowa wpłynęła negatywnie na jej karierę na przykład. A jak najbardziej ku temu mogły być powody, bo nie wiadomo, jak ktoś może przyjąć taką sytuację, że najważniejszy start w swojej karierze się zabiera. Więc tutaj po pierwsze cieszę się, że wróciła jako człowiek. I jeśli to jest uklepane, czyli pewne, to dalej możemy patrzeć w to, okej, jakie będzie miała wyniki. I ja, biorąc pod uwagę charakter sportu, short tracku, to, co dotknęło Natalię i to, że to są Igrzyska Olimpijskie, po pierwsze wszystko może się zdarzyć, po drugie wiemy, że negatywne rzeczy się przytrafiły, więc ja raczej będę patrzył z dystansem na to i wszystko, co będzie in plus, to jest to, co biorę w ciemno. Rozmawialiśmy sobie tutaj, tak, panie Januszu? Ja myślę, że generalnie w sporcie, a szczególnie w wydaniu olimpijskim, imprezie rozgrywanej raz na 4 lata, nie ma żelaznych faworytów. Po prostu nawet ci najlepsi, którzy seryjnie wygrywają zawody, no mówiliśmy, oczywiście są dyscypliny bardziej loteryjne i mniej, ale nawet w tych, gdzie wydaje się mogło, ten element loterii jest znacznie mniejszy. Również igrzyska przynoszą często zaskakujące rozstrzygnięcia. No short track pod tym względem jest wyjątkowy. No także tutaj ilość tych czynników, które wpływa na ostateczny
wynik. Z tego, co ja mówię, jako zwykły oglądacz, dziennikarz, który nigdy o tym nie pisał, nie zajmował się, natomiast mówię, oglądam z dużą przyjemnością, a w momencie, kiedy już więcej rozumie, to łatwiej się to ogląda. Także tutaj niewątpliwie są zawodnicy, no, bardziej od innych predestynowani do wygrywania, którzy oprócz tego, oprócz świetnego przygotowania, mają to coś w głowie, bo tam jest ta zmysł taktyczny, chłód w tym wszystkim widać, no, chociażby po tym wyścigu, po tym biegu Natalii było to widać, że no to tego się nie, do końca nie wytrenuje, to po prostu się trzeba to mieć. I dlatego myślę, że tutaj można liczyć na, jeżeli oczywiście będzie, jak to kolega Win, będzie noga podawać odpowiednio, to myślę, że możemy liczyć naprawdę na pasjonujące te ćwierćfinały, a później będzie schodziło trochę napięcie, a później się pojawi, jak ewentualnie będzie walka już w samym ścisłym finale. Mhm. Oby. Oby tak rzeczywiście było. Za kilka chwil połączymy się z Pawłem Zygmuntem, czyli naszym łyżwiarzem szybkim, czterokrotnym olimpijczykiem, ale tak sobie rozmawialiśmy tutaj, Kuba, trochę przed wejściem na antenę o tych właśnie porównaniach. Ostatnio bardzo fajnie to u nas tutaj wyjaśniałeś, ale jest coś takiego, że są nawet tacy łyżwiarze szybcy, jak na przykład Piotrek Michalski, chociaż też się tutaj uśmiechaliśmy, pytanie, czy ma wybór, tak? Którzy woleliby short track. Oczywiście wiemy, że Piotrek Michalski jest narzeczonym partnerem Natalii Maliszewskiej, naszej wielkiej nadziei. No ale też tutaj opowiadałeś o tym, że łatwiej jest przejść z short tracku do łyżwiarstwa szybkiego niż odwrotnie. Z czego to według ciebie wynika i czy to jest rzeczywiście jedyny powód, dlatego że short track po prostu lubisz, czy są jakieś, jak ktoś mówi, przesłanki merytoryczno-techniczne? Oczywiście jestem uprzedzony, bardzo jestem uprzedzony. Ja raz startowałem w zawodach w łyżwiarstwie szybkim. Moim celem na te zawody w łyżwiarstwie szybkim było połamać granicę 40 sekund na 500 metrów i mi się to udało w moim pierwszym starcie na obozie Białorusi, więc jakieś pole manewru lub punkt odniesienia mam, bo faktycznie stałem na tym długim torze, ale łatwiej jest ze względu na to, że ciaśniejszy wiraż w short tracku, bo promień tego zakrętu ma około 8 metrów, jeździmy po znacznie mniejszym okrążeniu, praktycznie czterokrotnie mniejszym, ta siła odśrodkowa, która na nas działa, mimo że mamy mniejszą prędkość maksymalną niż w łyżwiarstwie szybkim, wymaga mocniejszego, po pierwsze, położenia się, po drugie, mocniejszego napinania ciała i magazynowania tej energii odśrodkowej, więc troszeczkę lepiej wykorzystujemy energię odśrodkową niż łyżwiarze szybcy. I dzięki temu łatwiej jest nam przemieszczać się po wirażu. Musimy mieć z punktu widzenia technicznego, short track jest bardziej wymagający z punktu widzenia technicznego, jeśli chodzi o ustawienie biodra na wirażu. W łyżwiarstwie szybkim natomiast inne są trudności, na przykład właśnie złapanie rytmu i jazda po prostej. W short tracku ta prosta nie istnieje, to jest tylko i wyłącznie przeniesienie ciężaru ciała z lewej na prawą nogę i już trzeba się ustawiać i skupiać na tym, w którym miejscu na torze jesteśmy, czy jesteśmy po wewnętrznej, czy jedziemy szerszym torem, w jaki sposób chcemy przygotować wyprzedzanie przeciwnika, więc to są wszystko bardzo istotne rzeczy. Na przykład w Kanadzie system szkolenia młodszych osób polega na tym, że jednocześnie trenuje się łyżwiarstwo szybkie i short track, dlatego że w short tracku sam fakt przejechania jednego okrążenia, gdzie pokonujemy dwa wiraże na jednym okrążeniu, jest łatwiejszy. Łatwiej jest zawodnikowi, który ma 7, 10, 8 lat powiedzieć, ok, przejdź 4 okrążenia, ja będę na ciebie patrzył. Gdy powiemy to zawodnikowi na długim torze, przejechanie 4 okrążeń to jest prawie 1,5 kilometra. Jest bardzo ciężko później takie wskazówki techniczne przekazać, więc jest większa ekspozycja trenera na zawodnika, stąd taka dwutorowość, można powiedzieć. Tak, przeniesiemy się teraz do Pawła Zygmunta, bo też wiem, że czas trochę goni, no ale igrzyska są, więc zawsze warto porozmawiać. Witamy serdecznie, panie Pawle, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Jak wrażenia po dzisiejszym dniu? No chyba też, tak jak tutaj rozmawiamy, no kamień z serca spadł, no bo Natalia Maliszewska wróciła i wróciła w bardzo fajnym stylu. Wróciła w bardzo fajnym stylu, zwłaszcza, że dostała się do ćwierćfinału. Wiemy doskonale, że short track to jest dyscyplina, w której zawodnik ma parę szans na to, żeby nawet jeżeli popełni błąd, dostał się do upragnionego finału. Mówię tutaj w kontekście Steve'a Bradbury na znamiennych igrzyskach olimpijskich w Salt Lake City. Ale tak poważnie, to cieszymy się, że Natalia wróciła, że humor jej wrócił i że dyspozycja. Myślę, że Kuba dużo więcej może powiedzieć na ten temat w kontekście jej przygotowania jakby fizycznego i mentalnego niż ja. No tak, no pamiętam też, rozmawialiśmy tutaj przed igrzyskami o Zbigniewie Brudce, czyli naszym chorążym i też no, oczywiście złotym medaliście olimpijskim z Soczi. Na 1500 metrów już wtedy
gdzieś tak realnie nie dawaliśmy wielkich szans na medal. On sam nie oceniał tego no, gdzieś tam wyżej niż podejrzewam pierwsza dwudziestka. No i ostatecznie też problemy zdrowotne go wykluczyły z tej rywalizacji, gdzie no, Holendrzy oczywiście dominowali. Natomiast no, przed nim mass start, bieg masowy 19 lutego. No i tutaj Zbigniew zapewnia, że zrobi wszystko, aby się wykurować. No i tutaj no, chyba takie dosyć rozsądne podejście. To jest bardzo rozsądne podejście. Ja osobiście uważam, że to 1500 metrów do niczego nie było mu potrzebne. Także kontuzja w zasadzie, znaczy powiedzmy sobie szczerze, to nie jest kontuzja, tylko to jest drobne przeciążenie, drobny uraz, który za chwilę zniknie. Natomiast sytuacja jest taka, że na dystansie mass startu jest całkowicie inna taktyka i całkowicie inna sprawa związana z techniką i percepcją wyścigu i taktyką wyścigu. Ten wyścig toczy się pod dyktando w zasadzie nie samego siebie, tylko wszystkich zawodników, którzy uczestniczą i którzy robią akcje zaczepne, czy tych, którzy ścigają daną grupę, daną osobę, która ucieka. No, ten wyścig wymaga bardzo dużego takiego podejścia jakby komplementarnego. To znaczy, że po pierwsze trzeba mieć oczy wokół głowy i trzeba wiedzieć dokładnie lub przeczuwać, która ucieczka może być bardzo groźna. Bo wiele takich przykładów mamy zresztą Zbyszka z ostatniego Pucharu Świata, w którym wszedł na podium, czyli z Pucharu Świata w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie właśnie od samego początku Zbyszek uciekł i ta jego akcja się powiodła w taki sposób, że był na podium, że był trzeci. No tak, no na pewno liczymy na to, że tutaj to też się uda. Ja tak zapytam, bo też pewnie dla ludzi, którzy mniej się tym wszystkim interesują, no to mogą się zastanawiać, skąd akurat właśnie w Holandii taki duży boom na łyżwiarstwo szybkie, no bo choćby na tych igrzyskach mamy przykład, tak, właśnie w konkurencji na 1500 metrów, dwa pierwsze miejsce dla Holendrów, no też od wielu lat oni dominują. No pan jako osoba, która jest w środku, na pewno pamięta, jak to wszystko rozkwitało i skąd akurat właśnie w Holandii taki duży boom na łyżwiarstwo szybkie. Oni nie dominują, oni są, to jest ich sport narodowy, to jest po prostu ich domena i tutaj nie ma żadnego dominowania, bo oni do końca świata będą dominować w łyżwiarstwie szybkim. Nie ma tutaj w ogóle, wy źle to rozumujecie całkowicie. Jeszcze jedną ciekawostkę wam powiem. Po pierwsza sprawa, w Holandii jest 40 tysięcy licencji zawodniczych w łyżwiarstwie szybkim. To tyle co na Ziemi, na Marsie, pewnie jeszcze w innych galaktykach. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Holandia to jest kraj sportu, w którym dzieci jeżdżą na rowerze do szkoły po 20 kilometrów i nie wozi się dzieci samochodami, tylko dzieci jeżdżą na rowerze w deszczu, w śniegu, w mrozie, grają w piłkę w mrozie, nie grają na hali. To jest kraj taki jak Słowenia między innymi, w którym sport odgrywa bardzo dużą rolę społeczną. Druga sprawa. Holendrzy, jeśli chodzi o łyżwiarstwo szybkie, dominowali od samego początku powstania International Skating Union, czyli w ogóle Federacji Międzynarodowej Łyżwiarskiej, która notabene zakładała Międzynarodowy Komitet Olimpijski, bo musimy sobie jasno i szczerze powiedzieć, że to jest organizacja łyżwiarska, która jest najpotężniejszą organizacją w sportach zimowych. Nie ma większej organizacji niż ISU. ISU ma w swoich jakby szeregach ponad 100 krajów zrzeszonych. Nie będę wam mówił tutaj o budżecie, bo byście się zaskoczyli jeszcze, jakie wielkie budżety są w ISU. Oczywiście 95% przychodów to jest łyżwiarstwo figurowe, ale jest to przeogromna i przepotężna organizacja. Druga sprawa, jeśli chodzi o łyżwiarstwo w Holandii. W Holandii odbywa się wtedy, kiedy zamarzają kanały. Ostatni raz było bardzo dawno temu, nie wiem, czy 12, czy 15 lat temu, kiedy zamarzły kanały. Odbywa się największy wyścig w historii w ogóle wszystkich chyba zawodów na świecie generalnie. Nazywa się ten wyścig 11 miast, czyli Elfstettentocht. I to jest wyścig, który skupia, może wystartować w tym wyścigu tylko 30 tysięcy zawodników. Natomiast do tego wyścigu corocznie zapisuje się 500 000, a ogląda go na żywo, ostatnim razem oglądało go na żywo 2 miliony osób. Na żywo. Także myślę, że nie ma tutaj, Polacy za mało wiedzą generalnie o sporcie, bo interesują się tylko piłką nożną, która,
która niestety zatraciła już walory sportowe, jest to biznes wielki. I następuje sytuacja, w takich sportach po prostu kraje się specjalizują i mają po 20 medali, tak to robią Holendrzy. No tak, tak, tylko możemy gdzieś patrzeć i trochę zazdrocić, aczkolwiek no też wiadomo, że u nas Zbigniew Brudka w 2014 pokazał, że i tych Holendrów, tego Holendra Verweya można prześcignąć. No dobrze, to tak na koniec zapytam, czy będzie to też nie gdzieś... tylko Zbyszek Brudka prześcigał Holendrów, bo prześcigaliśmy my Holendrów, ścigał Erwina Lischwerent, ścigało wiele, wiele, wiele znanych ludzi, znanych łyżwiarzy szybkich. To nie jest tak, tylko że Zbyszek Brudka załatwił sprawę w Igrzyskach Olimpijskich. Myśmy nie mieli szansy tego zrobić na Igrzyskach Olimpijskich, bo poziom organizacyjny polskiego sportu w tamtych czasach był tak dramatyczny, że jak ja na to patrzę, to mi łzy płaczą, lecą po policzkach. A poszło to do przodu? Teraz rzeczywiście widać, że jest jakiś teraz rozwój. Jest duża profesjonalizacja, są obiekty wreszcie, mają grupy, latają samolotami, mają lekarzy, masażystów. Ja nie chcę mówić, co się działo w naszych czasach. To po prostu było półzawodowe, nawet często amatorszczyzna była bardziej zawodowa niż to, co się u nas działo. Mhm. Ale to nie jest czas na tego typu jakby refleksje i płacze. Natomiast ważne jest to, że mamy szanse medalowe na tych Igrzyskach Olimpijskich w łyżwiarstwie szybkim, w short tracku, czyli w łyżwiarstwie szybkim na krótkim torze. Tutaj ja wierzę w Natalię, bardzo, bardzo wierzę, bo widzę, że bardzo dobrze przejechał ten wyścig. Natomiast wierzę również, że Angelika Wójcik i Piotr Michalski i Kaja Ziomek mogą zrobić niespodziankę. Jasne, no w niedzielę te finały kobiet na 500 metrów, Angelika właśnie i Kaja będą startować, więc też oczy na pewno nasze muszą być zwrócone. No to tak na koniec zapytam jeszcze o turniej hokejowy panów, no bo dzisiaj to się rozpoczęło, czy będzie jakiś rzut okiem, no bo wiadomo, że też tutaj połączenia rodzinne u pana, syn gra w hokeja, żona była, czy jest sędzią cały czas, więc właściwie można powiedzieć we krwi ten hokej u całej rodziny Zygmuntów jest. No jest, no sporty zimowe są cały czas. Zresztą właśnie wyciągnęliście mnie z treningu hokejowego moich synów dwóch w Krynicy właśnie, Franka i Alberta. Natomiast Paweł, tak, Zygi będzie grał następny mecz w piątek z Motorem Czeskie Budziejowice. Bardzo ważny mecz, bo tam mają generalnie trochę problemów z tym, żeby wbić się do tej finałowej dwunastki, do playoffów, ale bardzo małe różnice punktowe. Natomiast co do hokeja, tak, oglądałem dzisiaj mecz Rosja-Szwajcaria. Coś tam przerwało chyba. Bez publiczności. Halo? Tak, 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 widzimy się, słyszymy. Na chwilkę przerwało, ale już jest wszystko dobrze. A okej. Okay. Także oglądałem mecz Rosja-Szwajcaria. Szkoda tylko, że bez publiczności. No, to jest czas... Niestety bardzo trudny dla sportu światowego, że publiczność nie może uczestniczyć w wydarzeniach. No tak, tak. Panie Pawle, dzięki wielkie za rozmowę, dużo zdrówka i pozdrawiamy, dużo uśmiechu życzymy. Dziękuję, do widzenia. Pozdrawiamy serdecznie. No właśnie, tak zagaiłem o ten turniej hokejowy, tak przechodząc troszeczkę płynnie, no bo dużo już o short tracku powiedzieliśmy, natomiast no mimo wszystko igrzyska to nie tylko short track, Kuba, przepraszam bardzo. Jasne, ale na pewno oczywiście tutaj też troszeczkę będziemy jakoś ciebie do rozmowy zagajać, no bo wiadomo, że inne sporty zimowe też siłą rzeczy, tak jak zresztą ostatnio rozmawialiśmy, obserwujesz. Panie Janusz, no ten turniej hokejowy za nami, bardzo ciekawy wynik, no bo Duńczycy wygrali z Czechami 2-1, Duńczycy debiutujący na Igrzyskach Olimpijskich. Rosja-Szwajcaria, czy już RKO Szwajcaria, tak zwał, 1-0 zwycięstwo drużyny rosyjskiej. No ten mecz Duńczyków z Czechami zresztą bardzo ciekawy, bo tutaj podsyłają mi koledzy z reżyserki, zresztą jeden z nich bardzo zainteresowany hokejem, więc tam obserwował do końca. Oczywiście, jak to się mówi, symultanicznie tutaj nam obsługując, także mamy zdolnych ludzi. Można obsłużyć program i obejrzeć hokej. Strzały 17-40 dla Czechów, więc przewaga duża Czechów i 20 sekund przed końcem Czesi trafili w słupek, także do samego końca była walka, więc zaskoczenie na pewno duże, chociaż jak się spojrzy na ostatnie mecze, masz to sobie przeanalizowałem z ciekawości, no to dla Czechów 8 porażka z rzędu, dla Duńczyków 8 zwycięstwo z rzędu, więc można powiedzieć, że akurat ta aktualna forma ostatnio Czechów nie była na najwyższym poziomie. No ciekawy bardzo turniej. Pamiętamy wyniki z Pjongczangu, tam rosyjski komitet olimpijski, złoto Niemcy na miejscu drugim. No zobaczymy, ja myślę tutaj, to jest kolejny turniej bez zawodników, bez graczy NHL-u, a więc
finał taki, jaki był Vancouver w 2010 roku. Finał kosmiczny, finał marzeń. Kanada, Stany Zjednoczone się nie powtórzy, ale mogą być bardzo ciekawe rozstrzygnięcia tu. I co ciekawe, rozmawiałem z Mariuszem Czerkaskim na ten temat, który bardziej ode mnie zdecydowanie obserwuje to wszystko, bo jest ekspertem i naprawdę się na tym zna trudno, żeby kto inny się znał jakby na tym lepiej. On twierdzi, że ani Kanada, ani Stany Zjednoczone te nie będą absolutnie należeć do faworytów tego turnieju. Grają zawodnikami europejskimi, którzy tutaj grają w Europie. No tutaj dużo mówił przed tym meczem właśnie, bo nie znał wyniku. Trudno, żeby mówił, że liczy na dobry mecz, raczej na dobry występ Szwajcarów. Prawda? No, o Danii mówi, ciężko powiedzieć, ale generalnie ten system jest taki, że wchodzą tylko zwycięzcy grup. Tak. Najlepszy z drugiego miejsca. I najlepszy z drugiego miejsca. No to będzie oznaczało, że wiele świetnych drużyn, przynajmniej no, takich, których kojarzymy z potęgą hokejową, lata nie wejdzie do tego ścisłego. Właśnie to będą półfinały. Znaczy, no tak, wiemy, że tam te zespoły z trzeciego, czwartego miejsca po prostu będą miały, będą się musiały bardziej namęczyć, no bo będzie jeszcze jedna ósma finału, tak? Więc to jakby to jest to, że to jest taki piękny turniej, można powiedzieć, ten hokejowy, bo nikt nie odpada już po fazie grupowej, tak? Że nawet jak przegrasz wszystkie mecze, to potem jeszcze w jednej ósmej możesz wygrać jedno spotkanie i jesteś w ćwierćfinale, tak? Ale no rzeczywiście przejść bezpośrednio do tego ćwierćfinału tam jest bardzo trudno, no bo trzeba wygrać grupę. Zresztą mamy taką grafikę pokazującą medalistów olimpijskich właśnie w hokeju na lodzie w tym wieku, no i no dominuje tutaj Kanada, ale no to ostatnie igrzyska w Pjongczangu już właśnie też bez zawodników z NHL ułożyły się trochę inaczej. Zresztą no jutro będziemy mieli bardzo ciekawy mecz dwóch ostatnich medalistów, Niemcy, Kanada. Także tutaj no ciekawe, jak to się wszystko ułoży, cała ta grupa A, Niemcy, Kanada, USA, Chiny. No to tutaj mogą być te mecze dosyć ciekawe. Kuba, ty też tak na hokeja czasami gdzieś tam spojrzysz, uda ci się krążek dojrzeć, bo to czasami tak mówią laicy, tak, że w telewizji to krążek ciężko zauważyć. Nie, ja z hokejem to, co mogę powiedzieć, to faktycznie ten finał z Vancouver, który mi zapadł bardzo mocno w pamięć. Ja tak naprawdę tego prawdziwego hype'u na hokej doświadczyłem dopiero będąc tam. To jeszcze były czasy przedpandemiczne, więc można było wyjść z wioski i zobaczyć miasto, jak wygląda i faktycznie bardzo się cieszę, że mi przypadło startować w Vancouver, bo to były, z tego co mówią osoby, które miały okazję być na kilku startach igrzysk olimpijskich, różnych startach, że Vancouver było jednym z najlepszych świąt zimowego sportu, no bo wiadomo, Vancouver i Kanada. I ja pamiętam bardzo dobrze, że wszyscy oglądaliśmy w takim specjalnym playhouse w wiosce olimpijskiej ten finał i to były niesamowite emocje, bo między różnymi nacjami różnie kibicowaliśmy, to znaczy część Polaków kibicowała Amerykanom, druga część Polaków kibicowała Kanadyjczykom, więc bardzo były różne emocje. Ja bardzo lubię hokej. Nawet pamiętam kiedyś w Krynicy właśnie razem z Pawłem Zygmuntem mieliśmy taki zakład, że jeden z hokeistów powiedział: słuchajcie, ja uważam, że jestem szybszy na pół okrążenia niż wy jesteście w tych swoich długich, śmiesznych łyżach, więc się ścigaliśmy z hokeistami. Więc ja bardzo lubię hokej, ale faktycznie sportowego poziomu nie śledzę od bardzo dawna. No tak, ale wiemy, że właśnie to często gdzieś umyka przy ocenie hokeja, ale no hokeiści to przede wszystkim są znakomici łyżwiarze, tak? No, że oni się muszą poruszać na tych łyżwach tak jak no ludzie na nogach, tak? Czy piłkarze nożni, czy ręczni, tak? Więc no to zawsze warto docenić. Tam nawet więcej, tam nawet żeby się dobrze bić. Tak, to też trzeba świetnie się na tych łyżwach. I być zwinny, mimo tego wielkiego stroju przecież, tak? Tak, trzeba ciężkich poruszać. Ciężkich zbroi. Tak, no, miałem właśnie okazję być na kilku meczach NHL-u na takich walkach, ale kiedyś było więcej takich dobrych walk. Natomiast wtedy w Vancouver miałem okazję być na miejscu i specjalnie jeździłem na te mecze z Whistler, gdzie mieszkałem, bo tam były skoki narciarskie i biegi. Wtedy była jeszcze na Kowalczyk, Adam Małysz, więc wiadomo, tam było centrum tych szans medalowych. Natomiast z kolei te inne dyscypliny właśnie wyżwiarskie działy się. Byłem na otwarciu, na zamknięciu i na trzech meczach hokejowych istotnych. Tu będzie bardzo ciekawy turniej z uwagi na to, że tutaj trudno postawić to jako, o ile zawsze od lat praktycznie jak zaczęły panie walczyć w hokeju na igrzyskach olimpijskich, wiadomo, że te złote medal to jest rozstrzygnięcie pomiędzy
Kanadą i Stanami Zjednoczonymi. To są absolutnie dwa kraje, które tutaj liderują. Jeśli chodzi o hokej, pań, to w męskim dzisiaj tak postawić w ciemno, kto wygra te igrzyska w Pekinie, jest naprawdę bardzo ciężko. No to prawda. Wiemy, że były takie wstępne ustalenia, że zawodnicy z NHL mieli się w Pekinie pojawić, no ale pandemia koronawirusa sprawiła, że mnóstwo meczów pod koniec tamtego roku było odwoływanych w NHL i po prostu no, ta przerwa, która była zaplanowana na igrzyska, no teraz musi być wykorzystana, żeby te mecze dograć. No i to sprawia, że no, wielu zawodników żałuje, nawet Sidney Crosby, tak, który przecież dwukrotnie grał na igrzyskach, słynny właśnie bohater z Vancouver, mówi, że no szkoda, że moi młodsi koledzy tego nie doświadczą, no bo to jest coś niesamowitego, no ale miejmy nadzieję, że jeszcze w przyszłości może się uda. Natomiast tu mówimy o Kanadzie jako kraju hokeja. Może Kanada stanie się teraz krajem skoków narciarskich, bo z tego, co słyszę, mamy już Tadeusza Baffię z nami na łączeniu, czyli olimpijczyka z Calgary, kombinacja norweska, też były trener reprezentacji Kanady w skokach, no bo troszeczkę o tym, co się wydarzyło, wiemy, że już trochę dni minęło, ale cały czas kurz nie opada. No Kanada ma medal w skokach narciarskich w konkursie drużyn mieszanych i o tym sobie porozmawiamy. Witamy serdecznie, panie Tadeuszu, dzień dobry. No, witam wszystkich, dziękuję za zaproszenie. Również dziękujemy, że pan jest z nami, pozdrawiamy Calgary, no bo to wiele godzin różnicy, wiele kilometrów, ale no właśnie, proszę opowiedzieć, czy pan śledził w ogóle ten konkurs z jakąś nadzieją, że coś tam się uda Kanadyjczykom zrobić, czy ktoś do pana zadzwonił, że Ted, słuchaj, tu mamy medal i w ogóle trzeba świętować. Jaka była ta pierwsza reakcja? To była 4:30 rano, jak mój telefon zaczął wariować. Dostawałem messengery i inne rzeczy i mówię, coś się dzieje, nie? Ale obudziłem się wcześniej i mówię, a oglądam sobie skoki później, bo mam możliwość. To nie stawałem, ale sprawdziłem telefon, mówi, no i widzę, co się dzieje, że medal. Ja mówię, chyba ktoś zgubiał, nie? To jest niemożliwe. Mieliśmy walczyć o 8. miejsce z Polakami i to chyba wszystko, co mogliśmy w tym momencie marzyć, nie? Wielu Polaków mi wysłało wiadomość, o, będziemy walczyć jutro głowa w głowę, zobaczymy, który będzie lepszy, nie? No ale cóż się zdarzy, tak to można powiedzieć. No właśnie, ktoś w ogóle w Kanadzie zauważa, że gdyby nie te dyskwalifikacje nagminne, to tego medalu by nie było? Czy radość jest tak duża, że po prostu to wszystko przesłania? No, w Kanadzie, jak tu, nie wiem, kto rozmawiał to przede mną, ludzie są skoncentrowani tylko na hokeju. Kanada przychodzi na olimpiadzie w ostatnich 3-4 olimpiadach, w trójce, w dwójce, czasem nawet wygrywają w ilości medali. Nikogo nic nie interesuje oprócz hokeja. I curling. I trochę tam, no, na łyżwach figurowych jeżdżą. Skoki, no jest to sport dalej bardzo nieznany, w ogóle nierozpoznawany. A cokolwiek się pojawiło po tym medalu, jakieś informacje, bo tak znalazłem wypowiedź kanadyjskiego biatlonisty, który powiedział, że dostał takie pytanie o to, czy jakoś sukces może właśnie Kanady w skokach go tak jakoś natchnął czy coś, i on powiedział, że do wczoraj to nie wiedział o tym, że Kanada w ogóle ma skoczków, czyli że się dowiedział po tym medalu, czyli znaczy, że ktoś w Kanadzie o tym powiedział w jakichś mediach. Tłumaczyć sytuację życia sportowego w Kanadzie dla Polaków jest bardzo ciężko, bo wszyscy myślą, że w Kanadzie tutaj to jest nie wiadomo co. Nas się nazywa olimpijczycy. To są ludzie, którzy startują co 4 lata na olimpiadzie. Tu nigdy nie pokażą skoków w telewizji takiej generalnej między olimpiadami. To co 4 lata mogą zobaczyć amatorskich zawodników w telewizji. I to jest właśnie ta cała tragedia. A to jest niesamowity kraj, niesamowici ludzie, zawodnicy, którzy się poświęcają trochę w inny sposób, bo w niektórych sportach w ogóle nie są wspomagani przez rząd, przez organizacje sportowe. Praktycznie mamusi portfela, wszystko idzie. Aha. No tak, no właśnie, te o tych trudnych gdzieś tam warunkach finansowych już też i pan parę razy opowiadał, ale też i Mackenzie Boyd-Klaus, który no przecież jest takim chyba liderem trochę tej reprezentacji, zresztą zawodnik, którego no musi pan pamiętać, no bo w Vancouver no on to były jego pierwsze igrzyska, na których wystąpił jeszcze jako bardzo młody zawodnik. Mackenzie'ego to znam od wieku 6 lat. No właśnie. W 99 roku przyszedł na skocznię taki mały chłopak, no i zawsze by wychodził z tej grupy dzieciaków. No właśnie, no także to długie lata. Jedyny zawodnik, który wytrzymał i się cieszę szczególnie, że jemu udało się ten medal złapać, bo należy się mu to wielokrotnie. Jak to w ogóle właśnie wygląda na co dzień? No bo wiemy, że ci zawodnicy kanadyjscy czy też amerykańscy startujący w Pucharze Świata, no to oni no większość czasu spędzają w Europie, tak? Choćby chyba w Słowenii na zgrupowaniach, że oni tak naprawdę z tym krajem
swoim, no takim jak Kanada, no to tyle, że startują pod flagą Kanady, ale no na co dzień wiele wspólnego z nim nie mają. No McKenzie się przeniósł do Europy na stałe w 2012. Ja nigdy nie miałem, jak to się mówi, miałem plany rok temu, a raczej ostatniej wiosny się przenieść z dziewczynami do Europy, ale w końcu podjąłem inną decyzję. Po prostu nie można robić sportu, gdy nie ma się obiektów, nie ma się z kim startować, trenować nawet na wysokim poziomie, no musi się być tam, gdzie się to dzieje. Jak w Polsce narzekali, że w Zakopanem skoczni i mieli małych, no ale jeździli do Szyrku godzinę w jedną stronę, w każdym tygodniu 2-3 dni. To by było moje marzenie, żebym mógł skakać dwa razy, 2 dni w tygodniu w ciągu tych ostatnich 30 lat. Mm-hmm. A jest w ogóle nadzieja jakaś, że to się zmieni, nie wiem, ten medal jakoś tam jakoś natknie kogoś do czegoś, żeby więcej tych pieniędzy rzucić, czy nie łudzi się pan specjalnie? Ja to pieniądze to trzeba byłoby duże pieniądze. No skocznie są zamknięte w Calgary od 2018, małe skocznie, 90 zamknięta od 2016. Vancouver jest, ale to tylko jest zimowa skocznia, na którą nas nie stać otworzyć. Wsadzili parę zawodów FIS-u, żeby być aktywny, że tam egzystujemy, że są jakieś tam County Cup czy FIS Cup, tygodniowe otwarcie skoczni, to wszystko, co nas stać, na co może organizacja pozyskać pieniądze z rządu czy z prowincji, żeby organizować jakieś zawody, to tam jakaś pula pieniędzy jest i dlatego można przygotować skocznie, wydać te 100 tysięcy, naśnieżyć, wydeptać, odbyć zawody i to wszystko. A na treningi nas nie stać. Mm. No to na co dzień w jakikolwiek sposób gdzieś tam szkolenie młodych zawodników czy zawodniczek w Kanadzie się odbywa, czy w ogóle nic takiego nie ma? My nie mamy praktycznie, no ktoś mnie prosił o zdjęcie skoczni, jaką mamy w tej chwili w Kanadzie. No to się rozpłakać można. Wybudowali tą skocznię, taką małą dwudziestkę, praktycznie na śmietniku ja to nazywam. Jak przyprowadziłem ludzi z tej telewizji polskiej tej jesieni, to się dziewczyna rozpłakała. Mówi, to nie jest śmieszne, Tadeusz, to nie jest śmieszne. To jest to, co macie w Kanadzie największe. Tak, to jest największa skocznia z plastikiem w Calgary, w Kanadzie. To jest tak, że można skoczyć na siłę 10 metrów. To w Łodzi mam lepszą skocznię, 10 razy. Naprawdę. Mm. No to skąd się wzięły na przykład te dziewczyny? No bo wiemy, że czy Abigail Strait, czy Aleksandria Lutik, no to są młode zawodniczki cały czas. Młode, no zawodnik się nie tworzy w ciągu pół roku. Abi jest w sporcie też od 2009 roku. Ali od 2012 roku. No trenowaliśmy. No, człowiek jeździ do Europy, do Ameryki, wsiada człowiek w samochód, jedzie 15 godzin w jedną stronę, no i poszkacze sobie tydzień w Park City na przykład. No i się wraca i się czeka następne 6 tygodni, żeby znowu pojechać, albo się leci do Europy potrenować. No to jest powiedzmy no 1/4 ilości skoków, co wszyscy inni robią, albo nawet mniej czasem. Tak ja miałem grupę swoich chłopaków, co byli dobrzy, jak byli do wieku 15 roku życia, a później nie było co z tym zrobić, no bo Norwedzy mają 600 skoków, a mój syn ma 80 w lutym. To mi się nie zatyka polski z angielski. Mm. Także jest to przykre. No, ale McKenzie się uparł, został przy sporcie, stworzył sobie warunki, podłączył się do grupy amerykańskiej, no i egzystuje. To tak można egzystacją nazwać. I bawi się ten sport i dobrze, że zrobił ten medal, bo jak powiedziałem, tym dzieciakom się to należy, mimo tego, że ktoś się opiera kombinezony, że dyskwalifikacje. Te dyskwalifikacje z kombinezonem też nie były przypadkowe. No, ktoś się zna nas dobrze, to wie, że to jest cyrk z tymi kombinezonami. Ostatnia olimpiada była 300 w 72 roku w Sapporo. I od tego czasu jest cała ta wojna z kombinezonami. No dobrze, no to tak na koniec zapytam, czy są jakieś takie obawy o to, że ta dyscyplina w ogóle może wymrzeć w Kanadzie czy w Stanach, że skoki upadną, czy jednak cały czas gdzieś tam? Jest. W Kanadzie one już nie egzystują. Zostało tylko cztery dziewczyny
i dwóch chłopaków. To znaczy dwie dziewczyny są na olimpiadzie i dwóch chłopaków na olimpiadzie. To są tylko sześciu zawodników, którzy skaczą w Kanadzie na nartach skokowych. To jest wszystko, co mamy. Dwie mają talent, drugie dwie, jedna nie ma już kolan, a druga nie ma talentu, no to te dwie tam zostały i McKenzie. No. Matthew Sukop, czy się rozwinie, ciężko powiedzieć, on nie ma jakby dynamiki w sobie na tyle, żeby podbił świat. McKenzie tak, on ma inny charakter, ale już ma swój wiek, 30 lat. Jak długo to będzie ciągnął? Właśnie, to może Kuba, panie Janusze, jakieś tutaj nie pozdrowienie? Nie, skoki by poszły, ale w zakresie tylko przygotowania musielibyśmy otworzyć stocznię w Calgary na nowo, ale na to trzeba paru milionów dolarów, żeby je odświeżyć, żeby doprowadzić wodę, żeby je zrobić je w miarę nowoczesnymi, jak się już robi. Czy oni wyjdą z tymi pieniądzami jakimiś, czy nam pomogą? Nie sądzę. Vancouver są bez plastyku, skocznie nie ma treningowych, skocznie nie ma dzieci. No, my moglibyśmy robić w Kanadzie to, co się robiło. No, lat. I Europy talenty mają, widzę, się mogą poświęcić całą, żeby je robić. Przerywało, tak, przez chwilę teraz rzeczywiście, ale no generalnie słuchamy tak tej niezbyt sympatycznej albo inaczej, optymistycznej może relacji, tak? I rzeczywiście no widać, że łatwo nie jest. A ja mam pytanie. O właśnie, tutaj od pana Janusza. Ja mam pytanie, panie Tadeuszu, czy nie było czasami jakiegoś, zna się pan doskonale z Apoloniszem Tainerem, prezesem Polskiego Związku, nie było propozycji, żeby się pan może zajął, popracował w Polsce z kobietami? Polacy wszystkich zatrudniam do sportu, tylko nie swoich. No właśnie. No właśnie. Jestem wychowany w Kanadzie, na przykład dałem, wyjechałem z Polski będąc trenerem. Wszystko tutaj zrobiłem, nie? Norwedzy, Federacja Norweska Skoków, szef, bratem spędził 3 lata ucząc się systemu szkolenia dzieci albo zawodników od podstaw do góry w Kanadzie. Ten podstaw Long Term Athlete Development był robiony w Kanadzie. Mamy wielu dobrych naukowców, bo Kanada jest związana z Australią i z Anglią. Także te treningowe metody, to wszystko jest bardzo wymieniane między tymi krajami i doskonalane. Także wiele krajów od nas się uczy, jak rzeczy robić, ale ja niestety nie jestem zauważony chyba w takiej pozycji, żeby ktoś był mną zainteresowany. Ale gdyby taka propozycja się pojawiła, no to byłby pan gotowy do Polski po tych wielu, wielu latach wrócić? W tej chwili biorę tak prawie że rok wolnego od sportu i jednak ciężko mi bez tego sportu. Myślałem, że odejdę i mi to przejdzie, ale cholera jednak, człowiek za dużo czasu spędził, ponad 47 lat w sporcie, blisko za długo. Człowiek tym żyje na co dzień, także z przyjemnością, ale może nie na trenera kadry, tylko mówię, że zrobić trenera od developing, jak to się mówi, przygotowującego zawodniczki czy zawodników. Mi się wydaje, że jest problem w Polsce, że po prostu tak idzie to, jak zawsze szło. To się mało zwraca uwagę na przygotowanie młodych zawodników, żeby byli mistrzami przyszłości. Nie robi się dobrej podstawy koordynacyjnej, takiej rzeczy. Nie są generalnie dobrymi zawodnikami, atletami, żeby zostać dobrymi zawodnikami. Trzeba czekać na nich dobrze. Taki kamień się trafi, wiadomo, są talenty niesamowite. Ale ich koordynacja ruchowa czy coś w wieku 15-16 to dużo odbiega od tego, co może być. Albo u dziewczyn. No dobrze, panie Tadeuszu, cóż, dziękujemy bardzo za rozmowę. Pozdrawiamy cieplutko do Kanady i no cóż, gratulujemy medalu mimo wszystko, no bo w takich warunkach to wywalczone bardzo, bardzo spartańskich. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Już tak nie chciałem
pana Tadeusza dopytywać, no ale smutny jest też tam ten nasz obraz skoków kobiet, że skoro tutaj no, Kanadyjczycy bezczynnych skoczni w jakichś tam dramatycznych warunkach, a no te dziewczyny kanadyjskie skaczą no, niebo lepiej niż nasze. No to jest w jakimś sensie policzek, no to trzeba sobie tak szczerze powiedzieć. No to znaczy, że pokazuje jak często to, co się dzieje, jest w dużej mierze przypadkowe. No. Ale ja to mówię, widzę w bardzo wielu dyscyplinach. Tak się składa, że oczywiście jestem najbardziej kojarzony z boksem, którym się zajmuję, który komentuję, ale tak naprawdę pisałem jako dziennikarz piszący praktycznie o wszystkich dyscyplinach i letnich i zimowych. Spędziłem miesiące na obozach, na zgrupowaniach, gdzie się spotykało trenerów z różnych dyscyplin. Były te spartakiady młodzieży, na które jeździłem regularnie, prawda, i gdzie się właściwie spotykało tych młodych ludzi, którzy dopiero zaczynali i trenerów, którzy też często zaczynali swoją pracę. No i dlatego mówię, to jest problem, który się pojawia praktycznie wszędzie. Rzadko, na szczęście od czasu do czasu spotyka się takie sytuacje, gdzie funkcjonuje to w miarę normalnie i wtedy widać od razu efekty. No, tutaj naprawdę szkoda, że zaprzepaszczono tyle lat, jeśli chodzi o szkolenie kobiet, bo wszystkie ku temu były podstawy. No, były pieniądze, były skocznie, zainteresowanie sponsorów, generalnie całą dyscypliną, no, ekspozycja w telewizji taka no, wyjątkowa. Ja przypominam sobie przed laty taką rozmowę. Był taki świetny zawodnik austriacki, w tym momencie zapomniałem jego nazwisko. Jak wyglądał? No, miał taki charakterystyczny nos długi, pleczek taki. Ale to był lata no, wiesz, początek lat 2000, także to jest. Witfels? Nie, to było, ale z tej grupy, z Witfelsem. No, tak. No, ale, no nieważne, mniejsza ona. No, zaraz sobie przypomnę. Chodziło mi o oglądalności. Wtedy Adam Małysz tutaj bił jakieś nieprawdopodobne historie. Oglądalność, jak powiedziałem mu, bodajże to było, pamiętam, chyba w Trondheim, żeśmy rozmawiali, w Norwegii. On wtedy gdzieś był na podium i ja mówię 14 milionów, taki był powiedzmy rekord wtedy Adama Małysza, kiedy zdobywał medal w Salt Lake City w 2002 roku na Igrzyskach Olimpijskich, to on myślał, że się pomyliłem, że tam 1-0 dodałem. To jest niemożliwe. No. Oczywiście później pojawiły się wielkie gwiazdy w postaci tego austriackiego skakania, jak Morgenstern, prawda, Schlierenzauer, no to tak samo jak wcześniej w Niemczech, Hanna Walti, Schmidt, którzy byli tacy, no to troszkę jak wielka telewizja RTL, która w to weszła wtedy bardzo, bardzo mocno, było dużo pieniędzy i to były gwiazdy praktycznie rocka, popu, można powiedzieć. Widziałem, jakie było ogromne zainteresowanie skokami wtedy w Niemczech i tymi ludźmi. Natomiast Polska trafiła przede wszystkim na ten ostatni boom 20-letni, jeśli chodzi o talenty, takie naprawdę najwyższej klasy, no bo i Małysz, i od razu przejęcie tej pałeczki przez Kamila Stocha, dołączenie do tego, do tych kilku chłopaków, z których zostali mistrzami świata i Żyła, i Kubacki, jesteśmy drużynowymi mistrzami świata, prawda, i w ogóle za tym powinny iść praca z młodzieżą na takim poziomie, że na lata nie powinniśmy się martwić, bo taka sytuacja może się, kiedy się wpada w dołek, to później po latach, lata całe nie można z takiego kryzysu wyjść. No to prawda. No wiemy, że dzisiaj te pierwsze treningi naszych skoczków, Piotr Żyła na najwyższym miejscu się uplasował podczas pierwszego treningu na miejscu trzecim. Oprócz tego w dziesiątce też jeszcze mieliśmy Dawida Kubackiego właśnie na miejscu piątym. Tutaj to widzimy. Kamil Stoch też na siódmym miejscu na pierwszym treningu. No i Piotr Żyła był dziesiąty na treningu drugim. Najlepsi Granerud, Kobayashi, Fetner, w ogóle mocni Norwegowie, no bo Daniel André Tande na dwóch treningach. Daniel André Tande, który przecież nie startował na skoczni normalnej. Doleciał tak, Granerud najrówniej jednak. Ze względu na koronawirusa. Granerud trzy razy był na tutaj podium, trzeba zwrócić uwagę jeszcze, że Żyła, który zajął trzecie miejsce w tej pierwszej serii, jako jedyny startował z tej pierwszej trójki, oczywiście, mając wiatr w plecy, a obydwaj, czy Tande i Granerud mieli wiatr pod narty, tyle że faktycznie no, Tande to poleciał 139. 137,5, Żyła 131, ale Tande z 18 belki z kolei Żyła już 17, tak jak większość tej czołówki. Moim zdaniem niezłe treningi. No ten ostatni, trzeci trening, nie wiem na czym polega, bo tak cała trójka Polaków tych najlepszych, a więc Stoch 17 miejsce, Żyła 18, 23 Kubacki, cała trójka skoczyła 125 metrów. Po 125 no metrów. Może się założyli, albo nie wiem. A z kolei cała czołówka, Fetner wygrywa ostatni trening, ten 37-letni Fetner. Wydawało się, że to w skokach poza tym, Kasajem to już nie będzie żadnego zawodnika, który zbliża się do 40.
który będzie tak dobrze skakał. No i tam z kolei pierwsza czwórka miała po 133 metry. Bardzo równo, ale ta grupa jest bardzo szeroka. Ja myślę, że na dzisiaj to by można powiedzieć, że jest około kilkunastu zawodników, którzy pokazali, że na tej skoczni się czuje dobrze. Ale jeszcze mamy treningi, czwartek, piątek są kwalifikacje, takie wstępne, drużynowe wyniki, to Norwegia wygrywa pierwszy trening, Polska jest na miejscu trzecim, z kolei drugi trening znowu wygrywa Norwegia przed Słowenią, Austrią, Polska czwarta przed Niemcami i trzeci trening wygrywa Austria, która dosyć słabo skakała, tak jakbyśmy drużynowo patrzyli te pierwsze dwa, ale w trzecim wygrywa Fettner, Kraft zaczyna skakać lepiej, prawda, druga Słowenia, trzecia Norwegia, czwarta Rosja, piąte Niemcy, szósta Polska, a za Polską Japonia. Rioju wiadomo, Rioju to jest człowiek, który za chwilę może być szósty, siódmy, później odpali i poleci najdalej to, co pokazał na tej skoczni normalnej, której przecież kiedyś nie lubił, bo on lubił skocznie duże przede wszystkim, a teraz jak jest w formie, to może skoczyć wszystko. Bardzo myślę, że będzie super ten konkurs, jeżeli warunki były w miarę teraz sprawiedliwe podczas tych trzech treningów. A więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało podczas konkursu sobotniego, bo wiadomo, że wiatr często rozdaje te medale, ale może być bardzo ciekawie i jestem jakoś pełen też optymizmu, że to będzie szło. Ja myślę, że to jest też takie uczenie się tej skoczni, bo każdy on jakby inaczej odbiera stok i po tych wypowiedziach przynajmniej to widać. No i później poniedziałkowy konkurs drużynowy, jeden i drugi będą szanse medalowe z całą pewnością. No tak, no dużo takich zranionych zwierzyn, prawda, no bo Norwegowie jeszcze bez medalu, przecież Niemcy, takie kraje, po których byśmy się tam wybili. No Niemcy najsłabiej zdecydowanie. Tak, Niemcy nie jedzie. Eisbein Bichler słabo skacze, Geiger słabo skacze, lider pucharu, przecież to jest lider pucharu świata, skacze słabo. No, tak. Także tutaj... Eisbein Bichler też dzisiaj chyba tam widziałem, raczej druga dziesiątka i ten ostatni skok to w ogóle tam chyba był bardzo w ogóle nisko. Chyba Paszkę najlepszy. Tak, Paszkę, tak, więc to zaskoczenie. No wiemy, że Niemcy mają medal Katarina Altors, ale jeżeli chodzi o te męskie skoki, no to cały czas jeszcze to obserwują, no takie państwa właśnie typu Kanada czy Rosja, tak, czy no, nawet Polska, tak, nie byliśmy stawiani w roli jakiegoś tam największego faworyta do medalu, patrząc na to, co się stało w tym sezonie i co się działo w tym sezonie, a te medale już mamy, więc tutaj na pewno z tego powodu też ten konkurs sobotni będzie dosyć ciekawy i również poniedziałkowy. Natomiast jak tak sobie patrzymy również na inne dyscypliny, które jeszcze też dzisiaj miały miejsce, no to przede wszystkim w narciarstwie alpejskim, w slalomie bardzo fajna historia, bo Petra Wchowa, której nie poszło za bardzo w slalomie gigancie, tam druga dziesiątka, bodaj 14 miejsce, też po pierwszym przejeździe ósme miejsce zaatakowała, wybitna Słowaczka, no i kończy ze złotym medalem, drugie miejsce dla Linzenberger z Austrii, trzecie dla Holdener ze Szwajcarski, no i dramat Sary Hector, która przecież ma już złoty medal właśnie w gigancie. No i Mikaeli Shiffrin drugi raz na tych igrzyskach nie ukończyła, dwukrotna mistrzyni olimpijska właśnie konkurencji. Też Kuba gdzieś tam oczy czasami zwrócone na tak, tak. Na dzisiaj właśnie oglądałem i byłem bardzo ciekaw tego, jak Shiffrin pojedzie. No i to jest zatrważająca historia. I jestem bardzo ciekaw, co się musiało wydarzyć, bo ona jest przecież w związku. Jej mąż również startował. Bardzo dobrze mu poszło i po wypowiedzi właśnie, w trakcie wypowiedzi po swoim srebrnym medalu powiedział, że teraz chce pomóc małżonce, żeby jednak mogła się zrehabilitować. No i ale co się stało, że tutaj nie wyszło, to jest dla mnie ogromna zagadka, no bo no, praktycznie pewna przyjazdu po dwa, trzy może medale, nie wiem, a tutaj... Jeszcze trzy szanse będzie miała, wiemy, ale no, tak naprawdę no, powoli to wszystko umyka. Dramatyczne i jestem ciekaw właśnie, czy to jest sytuacja tego Pekinu, koronawirusa, sztucznego śniegu, chociaż to nie jest pierwszy i nie ostatni raz pewnie prawdopodobnie, kiedy będą jeździć po całkowicie sztucznym śniegu, więc nie wiem, bardzo dramatyczne to jest i to faktycznie przykuło moją uwagę. Panie Januszu, jakieś tutaj wrażenia właśnie po tych wydarzeniach? Znaczy, no generalnie, no, jak się na przykład... Duże historie. Tak, i tu tych historii, każde igrzyska przynoszą jakieś niesamowite historie, chociażby ten złoty medal Lindsay Jacobellis w snowboardzie. No, dziewczyna, która w 2006 roku właśnie spokojnie jechała po złoty medal, postanowiła sobie jeszcze jakąś sztuczkę na ostatnim właściwie na finiszu wykonać i straciła to złoto, no, mówiąc krótko, na własne życzenie. Srebrny medal, później przyszły igrzyska olimpijskie, Vancouver, w Soczi, upadki, w Pjongczang miejsce czwarte. No i wydawało się, że raczej te szanse będą niewielkie. Zaczęła korzystać z pomocy psychologa. Ktoś jej tam poradził mądrze. No i okazało się, że to zadziałało. No i wygrała w Pekinie. Wreszcie
zdobyła złoty medal. No piękna historia, przecież to jest w sporcie, takim sporcie wydawałoby się dla młodych ludzi. Mija 16 lat i zdobywasz to, co straciłeś jakby z własnej woli. To właśnie film można nakręcić. Jednak w życiu jakaś sprawiedliwość jest i to też jest, też powinna być, czy może przykład Jacobellis dla Natalii, tak, Maliszewskiej, że odpukać, nawet jakby się nie udało na tych igrzyskach, to jeszcze można wrócić na jakieś następne i po to sięgnąć, a nawet przecież jeszcze i na tych wszystko się może zdarzyć. No wiemy, że jak mówimy o snowboardzie, no to też Ester Ledecka znowu złotym medalem, zresztą no, pokonała w ćwierćfinale naszą Olę Król, która dzielnie walczyła. To jest fenomen. Tak. Ale ostatecznie porażka, fenomen, no, zawodniczka, które przecież i snowboard, i narciarstwo alpejskie, tak jak tu rozmawialiśmy, tak, short track, łyżwiarstwo figurowe, czy to można przejść, ale to wszystko jest nie figurowe, tylko szybkie, przepraszam. To bliżej jest do łyżwiarstwa szybkiego i short tracku, tak no, mi się wydaje, no, niż zdecydowanie niż do snowboardu i narciarstwa alpejskiego, no ale też złoty medal w Pjongczangu w supergigancie był, no i tak naprawdę... No możemy się cieszyć z występu też Oli Król, nawet nie dlatego, że po prostu sam w sobie był dosyć przyzwoity, no ale odpaść ze Ester Ledecką to trochę tak jak wygrać, no. Nie jest to wielki, bym powiedział, wstyd, no, odpaść taką zawodnik. Ja zawsze mam takie wrażenie, że zawsze każdy zawodnik, który na takich bardzo ważnych imprezach trafia w top 8, to oczywiście to jest takie usprawiedliwienie trochę, nie wiem, u niektórych słabego wyniku, a u niektórych próba takiego trochę podbudowania swojej pewności siebie. Natomiast te różnica między pierwszą ósemką, zwłaszcza na Igrzyskach Olimpijskich, to są tak niewielkie różnice, że można te wszystkie 8 osób postawić tak naprawdę na jednym stopniu podium. Oczywiście szukamy i widzimy, i są lepsi i gorsi zawodnicy, natomiast będąc na Igrzyskach w top 8, moim zdaniem to już jest różnica mniej niż 1%, albo nawet może różnica promili między tymi zawodnikami i zawodniczkami. Więc to są już i tak tacy najlepsze egzemplarze człowieka specjalizującego się w jednej kategorii życiowej przez bardzo długi czas. Więc jak najbardziej tutaj mówiąc o wyniku Oli Król, uważam, że to jest super, super wyczyn i ja uważam, że powinien być bardzo zadowolona z tego. No tak, no, ale też Wojciecha Chmielewskiego i Kubę Kowalewskiego, czyli naszych saneczkarzy podciągnęli, może zajęli 9 miejsce, ale mówię się, że jedno w tą czy we w tą, to jeszcze wielkie różnice nie robi. Tam wygrali Niemcy, Tobias Arti i Tobias Wendl, także tak to wszystko wyglądało. No i cóż, no, przed nami kolejne emocje, jutro kolejny dzień igrzysk, kolejne finały, także na pewno będziemy również to wszystko śledzić. Będą u nas na kanale programy i o skokach i podejrzewam pewnie nie o skokach, także no dopiero tak naprawdę to wszystko się rozkręca, tak jak turniej hokejowy, gdzie pierwszy dzień przecież dzisiaj dopiero, więc wszystko przed nami. No dobrze, na dzisiaj wydaje mi się, że temat wyczerpaliśmy. Kuba Jaworski, short track, a także menedżer Natalii Maliszewskiej, człowiek usportowiony, uśmiechnięty, tak przygotowany jest do życia. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję dzisiaj bardzo. I również pan Janusz Pindera, który tutaj uważnie z nami przysłuchiwał się historii Tadeusza Bafi i też obserwował wydarzenia olimpijskie czujnym okiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Januszu, ja nazywam się Wojciech Piela. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.